Katarzyna Dowbor o swojej emeryturze. Przeżyłam szok. Katarzyna Dowbor od niedawna jest na emeryturze, jednak nie zrezygnowała z aktywności zawodowej. W najnowszym wywiadzie dziennikarka otworzyła się na temat świadczenia emerytalnego. Gdy dostałam pierwszą emeryturę, przeżyłam szok, wyznała. Katarzyna Dowbor ma za sobą lata owocnej kariery. Prezenterka swoje pierwsze kroki w świecie mediów stawiała kilka dekad temu, kiedy współpracowała z TVP, prowadząc m.in. Pytanie na śniadanie. Od 2013 roku jest związana z Polsatem, gdzie prowadzi lubiany program Nasz Nowy Dom. Ma też na swoim koncie role filmowe i serialowe, można zobaczyć ją w Na Dobre i Na Złe, Komedii Małżeńskiej czy Ekstradycji. Katarzyna Dowbor pracuje na emeryturze. Widzowie uwielbiają Nasz Nowy Dom. Mimo że Katarzyna Dowbor jest już na emeryturze, wciąż prowadzi program Nasz Nowy Dom, w którym wspólnie z ekipą remontową pomaga rodzinom, które żyją w skandalicznych warunkach. Staramy się, aby rodziny, którym pomagamy, nie poczuły się gorsze, żeby nie poczuły, że są w jakikolwiek sposób stygmatyzowane, poniżane, bo nie stać ich na remont domu, czy na coś, co niemal każdy z nas ma. Pracowałam na etacie przez 30 lat w państwowej firmie, odkładałam składki i mam emeryturę. Nie jest ona może jakaś bardzo wysoka, ale też nie jest bardzo niska. Nie narzekam. Gdy dostałam pierwszą emeryturę, przeżyłam szok, to było jak z pierwszą pensją. Przełomowym momentem był jednak ten, kiedy dostałam kartę emeryta. Dzięki temu mogę za darmo jeździć tramwajem i autobusem, wyznała w wywiadzie dla Pomponika. Według doniesień mediów Katarzyna Dowbor otrzymuje około 4000 zł emerytury. Trzeba przyznać, że gwiazda zabezpieczyła się na przyszłość lepiej, niż narzekający na wysokość świadczenia emerytalnego Maryla Rodowicz czy Krzysztof Cugowski.